Anyszkowe bliźniaki. Zęby dzwoniły mu jak kastaniety. Kornel zacisnął szczęki. Zardzewiała krata cmentarna zatrzasnęła się za nim. Obejrzał się. W zimnym świetle księżyca majaczyły trzy rozbawione twarze. Stali tam z pięściami w kieszeniach. Patryk, chudy Zygmunt, zwany Zębolem, i Igor, którego jasne dziewczyńskie loki tworzyły blond aureole wokół regularnych, anielskich rysów. Zębol oplótł kratę łańcuchem i zapiął na nim masywną kłódkę. Pamiętaj, czekamy po drugiej stronie, gnoju, warknął. I nie zapomnij o trumience. W cichym głosie Igora na pozór nie było groźby, ale Kornelowi ścierpła skóra od tej przyjacielskiej przestrogi. W istocie trumienka była zwykłym pudełkiem po butach, do którego Igor wrzucił wzdęte ciało martwego szczura, znalezione w kotłowni. Za dnia Zygmunt zaniósł trumienkę do zrujnowanego grobowca w centrum cmentarza. Teraz, tuż przed północą, rozkazali Kornelowi odnaleźć ją i dostarczyć na dowód, że przeszedł cały cmentarz na wskroś. Jeśli nie znajdzie pudełka, czeka go łomot. Opór na nic by się nie zdał, trzej egzekutorzy dobrze się bawili. To dla twojego dobra, dzióbku, szydził Igor. Załóż pampersa, zanim swajdasz się ze strachu, dorzucił Patryk. Jesteś, dzióbku, miękki jak budyń. Igor pokiwał blond głową z udawanym współczuciem. My ci pomożemy stwardnieć. Kornel ruszył w głąb cmentarza. Cienka flanelowa piżama nie chroniła go od chłodu. Dygotał. Nadal nie był pewien, czy bardziej boi się ciemności przed sobą, czy trzech postaci za plecami. I tu następuje tak zwana retrospekcja, czyli cofamy się w czasie o pół roku. Pół roku wcześniej, zimą, Kornel wylądował nieoczekiwanie w nowej szkole. Przez poprzednie lata chodził do podstawówki tuż koło domu. Klasy tam były niewielkie, nauczyciele spoko i ani jednego bandziora. Ale gdy ojciec odszedł do pani Beaty razem ze swoją kartą kredytową, mama musiała zmienić mieszkanie na mniejsze. Przeprowadzili się. Tuż po świątecznych feriach Kornel stanął przed 30-osobową klasą w nowej szkole i poproszony, żeby się przedstawił, wyjąkał Kornel. Te pierwsze 5 minut przesądziło o jego pozycji w klasie. Odtąd został Koko Kornelem, ofiarą i lamusem, którego wszyscy omijali dużym łukiem. Dotychczas jąkał się rzadko, teraz drobna wada wymowy nasiliła się gwałtownie. Polonista pan proboszcz, znudzony i kwaśny, niecierpliwie bębnił w stół, kiedy Kornel przy tablicy dukał i zacinał się na każdym słowie wyuczonego wiersza. W rezultacie uczeń wracał na miejsce z dwóją przy aprobujących pomrukach klasy. Ot, kolejny łabędź, stopień w sam raz dla jąkały. No i tutaj pomijam fragment i czytam dalej. Kornel szybko zrozumiał, komu zawdzięcza tę serię pechowych przypadków. Z niedowierzaniem patrzył na klasowego przystojniaka, który nigdy nie podnosił głosu, mówił cicho i pieszczotliwie. Za anielskim wyglądem Igora krył się sprytny drapieżnik. Jego dziewczęca uroda i schludny strój kujona stanowiły świetny kamuflaż. Wobec nauczycieli ujmująco grzeczny i pilny, za ich plecami Igor trzymał całą klasę za twarz. I tu jest ten Igor, który naprawdę jest kawałem drania. Czytamy dalej. Tylko się poskarż, lemingu, a zrobimy ci kurację nawilżającą, ćwierkał swoim aksamitnym głosem. Kornel wiedział, na czym polega kuracja nawilżająca. Sam był mimowolnym świadkiem takiej akcji. Patryk i Zębol na polecenie Igora wetknęli głowę Bolcia do cuchnącej muszli klozetowej i kilkakroć spuścili wodę. Nikt nie przeszkodził. A i sam Bolcio słowem nie pisnął nauczycielom o tym incydencie.
Tak to cudzymi rękami Igor ośmieszał i upokarzał. No i teraz cała klasa jedzie na tak zwaną zieloną szkołę i ci trzej prześladowcy postanowili zakpić z Kornela. Co wymyślili? Przeczytajmy. W środku nocy Patryk obudził go gwałtownym szarpaniem. Igor i Zembol stali obok. Co jest? Wyjąkał wyrwany z głębokiego snu. Wstawaj, gnoju, pora się przewietrzyć. Ledwo zdążył wsunąć stopy w kapcie. Idąc szpalerem między łóżkami, Kornel czuł, że nikt na sali nie śpi. Wszyscy nakryci kocami udawali, że smacznie chrapią, ale Kornel przysiągłby, że strzygą uszami, gratulując sobie w duchu, że to nie ich kosztem bawi się właśnie Igor. Kazali mu wyjść przez parterowe okno na wilgotny od rosy trawnik. Noc była zimna i bezgwiezdna. Wiatr gwałtownymi podmuchami szarpał korony drzew. Ponaglany szturchańcami Kornel ruszył w dół wąskiej uliczki, która dzieliła internat od cmentarza. Kilkanaście metrów dalej w murze tkwiły zardzewiałe wrota. Tu przystanęli. Patryk wepchnął Kornela za bramę, a Igor wyłuszczył, na czym polega zadanie. Beznadziejna sprawa, pomyślał Kornel, trzęsąc się z zimna i strachu. Mam przejść przez cały cmentarz do bramy po drugiej stronie bez latarki, a po drodze odnaleźć pudełko ze szczurem w nieznanym sobie grobowcu? Dobre sobie. Równie dobrze mogę od razu sam sobie urwać głowę, zanim to zrobią ci trzej popaprani sadyści. Na razie jednak wolał zejść z oczu Igora i jego kumpli. Żwir pod nogami skrzypiał donośnie, kiedy Kornel oddalał się aleją. Wprost w ciemności, słabo rozpraszany trupim światłem księżyca. Jeszcze przez chwilę słyszał stłumione śmiechy chłopaków za bramą. Potem zapadła cisza. Jakiś ciemny kształt przemknął bezszelestnie nad głową Kornela, niemal ocierając się o włosy chłopca. Nie topesz? Pomyślał, jakby sam chciał się upewnić, że nie ma się czego bać. No i tutaj was zostawiam na tym cmentarzu z Kornelem. Oczywiście to się musi skończyć dobrze, bo wszystkie moje opowiadania kończą się dobrze, ale droga do tego happy endu będzie dosyć skomplikowana, zawikłana i jakąś rolę w tym wszystkim odegra magia, czary. Także polecam książkę po Pintrokowie, opowiadania z magią i dreszczem. Pozdrawiam z Lochów Lubelskich. Witam w lubelskiej trasie podziemnej, w piwnicach pod dawnym Trybunałem, który był też miejskim ratuszem. Opowiada się tu o historii Lublina. W budynku tym działy się różne rzeczy. Niektóre poważne, niektóre wręcz legendarne. Jedną z nich była legenda o czarciej łapie, która miała mieć miejsce właśnie przed Trybunałem. Zgodnie z legendą, przed Trybunałem miał odbywać się proces ubogiej wdowy i bogatego szlachcica. Wdowa miała sprawiedliwość po swojej stronie, ale szlachcic miał coś lepszego. Miał pieniądze, którymi przekupił sędziów, przez co wydali oni wyrok na jego korzyść. Słysząc to rozstrzygnięcie, wdowa zakrzyknąć miała i czarty osądziłyby mnie sprawiedliwiej. W normalnym wypadku w tym miejscu historia by się skończyła. Ale mamy do czynienia z legendą, więc w nocy po procesie podstancje zajmowane tak przez wdowę, jak i przez szlachcica miały zajechać tajemnicze powozy. Z powozów wyszli zawinięci w płaszcze mężczyźni, ściągnęli i wdowę, i szlachcica do powozów. Powozami z powrotem pojechali w stronę budynku Trybunału, a tam zaprowadzili i wdowę, i szlachcica z powrotem do sali sędziowskiej. Tylko że w tejże sali, za stołem sędziowskim, zasiadał już zupełnie inny skład orzekający, złożony z diabłów. Diabłów, które widząc niesprawiedliwość ludzkiego procesu, stwierdziły, że to one są od niesprawiedliwości, więc na przekór osądzą sprawiedliwie. Przeanalizowały dokumenty, sprowadziły i przesłuchały świadków
i rzeczywiście wydały zupełnie inne orzeczenie, orzeczenie sprawiedliwe na korzyść wdowy. A samą sentencję naczelny czart spisał na pergaminie, odbijając zamiast pieczęci swoją czartowską łapę. Dokument przepalił się i zostawił ślad na stole. Szlachcic już nigdy nie niepokoił wdowy. Wdowa odeszła zadowolona, a stół z wypalonym śladem czarciej łapy znajduje się w Lublinie do dzisiaj, w tej chwili w Muzeum na Zamku.